Cześć, witam wszystkich z tej strony Marecki i zapraszam was na króciutki odcineczek z serii, no jeszcze nie z serii, słuchajcie, z nowości do następnego House Sleeperka, czyli House Sleeper 2. No dzisiaj chciałem wam omówić ostatnie informacje, które pokazały się na Steamie. Słuchajcie, one się ukazały dokładnie 25 lutego, czyli no już jakiś czas temu. Na Steamie możecie sobie zobaczyć filmik, półgodzinny filmik, który tam twórcy gry omawiałem jedną ciekawą rzecz, którą właśnie teraz widzicie na podglądzie i zastanawiacie się, co to kurczę jest. Zaraz wam dokładnie powiem. Twórcy tam w języku angielskim dokładnie opisują, co robią, kiedy będzie, no w sumie kiedy to wiadomo, ale dokładnie opisują, co tam budują, o, że tak powiem, bo tak widzicie tutaj leci budowa w tle. No jest to w języku angielskim, też ja wam spróbuję tak na szybko przedstawić to co oni tam prezentują. Także więc słuchajcie, pierwsza ważna taka rzecz, tak tutaj widzicie, jest to budowa domu. Jest to budowa domu. Oni mieli bardzo dużo zapytań, czy będzie można budować dom od podstaw. Od podstaw, czyli od samego początku, wiadomo, od fundamentów i tak dalej, nie? W poprzednim odcinku z nowości do House Sleepera 2 możecie się dowiedzieć to, że takiej opcji nie będzie, ponieważ no, mechanika gry im na to nie pozwala. Aczkolwiek tutaj co widzicie, to jest sandbox, czyli twórcy dodadzą możliwość budowy domu, ale to będzie tylko i wyłącznie dostępne w sandboxie, czyli w piaskownicy. W piaskownicy będziecie mogli sobie właśnie od podstaw zrobić domek, wybudować go taki, jaki chcecie, nawet łącznie z piwnicą, gdzie też tam dokładnie opisują, jak to zrobić. Nie będzie gra wspierała Steam Workshop, bo mieli takie zapytanie, czy będzie możliwość połączenia ze Steam Workshop, czyli powiedzmy jakieś mody, jakieś tam dodatki, no to niestety nie, powiedzieli, że nie, gra nie będzie z tym współpracowała i słuchajcie, ona nawet nie będzie miała na chwilę dzisiejszą, na czas dzisiejszy, tak powiem, crossplaya. Kolejne zapytanie, które doszło tam do właśnie twórców, było, czy gra będzie bardziej rozwinięta, czy będzie bardziej, jak to się mówi, open world, czy no, w otwartym świecie. Na to pytanie opowiedzie, że oczywiście, że tak, że będzie dużo, dużo więcej rzeczy. Na chwilę dzisiejszą mówili, że około 1500 nowych dodatków, nowych itemów powinno się w House Sleeperze 2 pojawić. No i też oczywiście mówię, że House Sleeper 2 jest to początek, będzie to początek serii, także podejrzewam, że oni będą chcieli tą grę oczywiście rozwijać, będą się pojawiać nowe DLC. No i słuchajcie, no House Sleeper 1 no to już troszkę lat ma. Podejrzewam, że z tej gry nie da się nic wycisnąć, dlatego oni teraz w House Sleeperze 2 będą chcieli właśnie, no może mają nowy silnik, może będą mieli więcej możliwości na przyszłość. Także podejrzewam, że House Sleeper 2 zostanie z nami na dłuższe lata. Też było zapytanie o Farm DLC do House Sleepera 1. Słuchajcie, 23 marca, czyli wczoraj odbył się stream, którego też będę chciał wam w jakimś najbliższym czasie no, streścić dokładnie co tam, o czym tam była mowa. Kolejną rzeczą, którą chłopaki tutaj opowiadali, będziecie mogli tworzyć pracę w sandboxie, czyli po prostu słuchajcie, sandbox to jest taka opcja, której oni twórcy gry robią wam misje, robią wam zadania, które wy potem musicie zrobić w pełnej wersji gry, także będziecie po prostu się mogli pobawić w deweloperów. Także no zobaczymy jak to wyjdzie. Na chwilę obecną To będzie tyle. Przypominam, że House Sleeper 2 jest planowana na trzeci kwartał tego roku, czyli to będzie około między lipcem a wrześniem. Także słuchajcie, tyle na dzisiaj. Jeżeli coś się nowego pojawi, oczywiście dam wam o tym znać. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.